Radio Peak. Gorąca godzina. Zaprasza Anna Raczyńska. Jeśli przez rację stanu rozumieć będziemy nadrzędność interesów państwowych i narodowych nad innymi interesami, to jest to dobra perspektywa, by oceniać wydarzenia krajowe i europejskie minionego tygodnia. I takie kryterium zaproponowałam moim gościom, a zaproszenie do programu przyjęli pani poseł Anna Bańkowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Pan profesor Janusz Golinowski, prodziekan Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Witam państwa, dzień dobry. Pan Andrzej Kobiak, senator Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry państwu. Zaproszenie przyjął również pan poseł Tomasz Latos, Prawa i Sprawiedliwości, ale jak dotąd nie dotarł do nas. Mam nadzieję, że utrudnienia na drodze zostaną tak szybko usunięte, że pan poseł bez trudu do nas dotrze. Ja się nazywam Anna Raczyńska w imieniu gości i własnym. Zapraszam państwa, zapraszam radiosłuchaczy, ale także internautów. Jeśli państwo wpiszą www.radiopik.pl i znajdą gorącą godzinę, to będzie to właściwie moment, żeby być bliżej nas. Zapraszam. Przypominam, że dzisiaj rozmawiamy o tym, na czym polega polska racja stanu, czyli kiedy interesy państwowe i narodowe powinny być nadrzędne i ważniejsze od innych interesów, ale zaczynamy od zapowiadanej przed tygodniem odpowiedzi na pytanie radiosłuchaczki, która napisała do nas z prośbą i właściwie list jest skierowany bardziej do pani poseł Anny Bańkowskiej za moim pośrednictwem. Tak, pytanie dotyczy, sprawa dotyczy pozbawionych świadczeń pielęgnacyjnych opiekunów osób dorosłych niepełnosprawnych od dnia 1 lipca 2013 roku. Dzięki nowej ustawie ludzie, którzy zrezygnowali z pracy lub jej nie podejmowali, zostali z niczym. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej obiecuje nam nową ustawę, pisze radiosłuchaczka, ale to dopiero projekt. Nie wiadomo, czy i jak ostatecznie będzie wyglądała ta ustawa i kiedy zacznie obowiązywać. Czekamy na rozstrzygnięcie sprawy przez Trybunał Konstytucyjny, oby wyrok był po naszej myśli, bo od 1 lipca tego roku pozostajemy bez środków do życia, bez ubezpieczeń, z ciężko chorymi ludźmi, których nie możemy pozostawić samych w domu. Przy okazji jest też ogromne podziękowanie dla pani poseł Anny Bańkowskiej za zainteresowanie, za pomoc i no, pani wyraża życzenie, że jeżeli będzie więcej takich parlamentarzystów, będzie się ludziom żyło lepiej. No, bardzo mi miło, dziękuję. Pani poseł, pytanie jest do pani. Najpierw pani jest wiceprzewodniczącą komisji, wiceprzewodniczącą Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. O, tak. Witamy pana posła Tomasza Latosa z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle, myśmy wyrazili przed chwilą życzenie, że będą usunięte wszelkie przeszkody i widzę, że mówi tak się jest. Nasz, tak? Zasypało mnie, ale nie do końca. Ale się pan odkopał. Tak. Pani poseł, wracamy do sprawy. List był kierowany bardziej do pani i były też podziękowania pod pani adresem. No, bardzo dziękuję pani, która zechciała tak miło się odnieść do moich działań, natomiast porusza bardzo trudny problem. No ja muszę powiedzieć, że nie rozumiałam rządu i sprzeciwiałam się wprowadzeniu w życie takich rozwiązań, które pozbawiały rzeczywiście opiekunów osób niepełnosprawnych prawa do świadczenia pielęgnacyjnego. Rząd tłumaczył, że podstawą takich działań było to, że zdarzały się naciągania prawa. No ale to nie w tym rzecz, żeby pozostawić bez środków do życia osoby najbardziej poszkodowane, bo kto nie miał doświadczeń w opiece całodobowej nad osobą zupełnie niesamodzielną życiowo, to nie wie, na czym to polega. Jeśli jeszcze ten opiekun nie mógł podjąć pracy, no to siłą rzeczy w tym momencie tracił uprawnienia lub dochód. I teraz powiem tak, że my natychmiast po wejściu w życie tej ustawy i przegłosowaniu jej przez Platformę i PSL, my, to znaczy Sojusz Lewicy Demokratycznej, 1 sierpnia złożyliśmy projekt przywracający te uprawnienia. Z przykrością muszę powiedzieć, że to nie jest pierwsza praktyka w tej kadencji i w poprzedniej też tak było, że projekty, inicjatywy poselskie, jeśli rząd cokolwiek ma zamiar w przepisach zmienić, czekają bez rozstrzygnięcia, aż się rząd zastanowi, z jakimś swoim projektem wyjdzie. I tak jest w tym przypadku. W piątek w czwartek pani minister odpowiada na pytanie mojego kolegi, z którym razem tymi sprawami się zajmujemy. Pan poseł Tomaszewski zadał pytanie, co z tymi świadczeniami, i wiceminister pracy odpowiadała, że
właśnie Trybunał Konstytucyjny rozpatrzył sprawy z korzyścią dla zainteresowanych. Orzeczenia, uzasadnienia jeszcze nie ma, więc nie wiemy dokładnie, w czym rzecz. Rząd zapowiada już od dłuższego czasu wprowadzenie w życie z początkiem przyszłego roku nowych rozwiązań i w co chciałabym wierzyć, że część osób dostanie jak gdyby odszkodowanie za miesiące, które minęły. Nie wiadomo jak do końca będzie. Trzymamy rękę na pulsie i obiecuję tej pani, że o sprawie nie zapominam. Nie dlatego, że jestem posłem opozycji, ale dlatego, że to jest po prostu nieludzkie rozstrzygnięcie ustawowe. Może ja przekażę ten list. Dziękuję uprzejmie. Pani poseł. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za odpowiedź. Jeśli będą jakieś pytania, mam nadzieję, że państwo skierują je do nas. No, właściwie należy wyrazić żal, że rząd się nie śpieszy tak bardzo w innych sytuacjach, że potrafi zastosować takie procedury przyspieszone, kiedy tak. Można na przykład zabrać pieniądze obywatelom, jak było w przypadku OFE. Za chwilę będę pytała pana senatora. Ale pan jeszcze poseł, w tej sprawie jeszcze można. Ja jeszcze powiem. Ja pracowałam nad ustawą reformującą system ubezpieczeń w 1998 roku i sprawdziłam, że 7 miesięcy trwały prawie ustawiczne posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej, którą powołano do tego celu. No a teraz wiadomo, we wtorek 3 godziny ograniczone do wystąpień klubowych. Tylko ale to za chwilę wyłącznie. Zdaje się. Będzie jeszcze chcę nawiązać do tego, o tej kwestii, o której przed chwilą pani poseł czyli mówiła. W czwartek dwie godziny, już panie pośle, w czwartek dwie czy trzy godziny przyjmowania 250 stron nie, no, tempo ustawy było, i tak wszyscy dalej. Protestowali przeciwko temu, mówiąc, że rzeczywiście to nie jest tempo, które przystoi pracom legislacyjnym. Panie pośle? Natomiast właśnie ale jeszcze... Tak, bo już sprawa, chcemy posuwać dyskusję. Oczywiście, ale sprawa jest bardzo ważna, ta, o której pisała słuchaczka a propos tego listu przekazanego przez panią redaktor. I niestety trudno być tu optymistą, bo nie wątpię pani poseł, czy ja, czy będziemy robić co może w naszej mocy, żeby tę sytuację poprawić. Natomiast dziwne jest to, że koalicja rządząca bierze się za zabieranie pieniędzy najsłabszym, bo niestety współgra z tym inna decyzja, którą niedawno jest w trakcie w tej chwili procedowania w Narodowym Funduszu Zdrowia. Otóż są świadczenia pielęgnacyjne udzielane przez pielęgniarki w domu i do tej pory no, jakoś to funkcjonowało i do tego roku, gdzie jest pomysł, aby te świadczenia dokładnie o połowę zmniejszyć, aby żeby być precyzyjnym, to podzielić je na pół, na świadczenie rehabilitacyjne i na świadczenia tam związane właśnie z takimi bardziej pielęgniarskimi zabiegami, to pewnie jak będzie wykonywała jedna i ta sama osoba, to jakoś się da to połączyć i utrzymać te dotychczasowe nakłady, ale to znowu jest szukanie oszczędności u tych najbiedniejszych i najsłabszych. A to może spowodować, że po prostu ktoś przestanie chodzić, bo za 12 zł nie będzie się opłacało chodzić, bo ktoś przecież musi dojechać, kupić bilet autobusowy i za chwilę się okaże, że ci ludzie znowu najsłabsi, ta sama grupa zresztą. Zresztą to jest ta sama grupa osób zostaną bez pomocy. Takich pewnie pomysłów jest więcej. No wystarczy przypomnieć, że mówi się o tym, że będą podwyższone składki zdrowotne dla emerytów między innymi, co oznacza, że będą niższe emerytury, gdyby doszło do takiego rozwiązania. Ale na razie nie wróćmy z prawda jest nadzieją, ale jest musimy też ocenić rząd, który bardzo szybciutko potrafi załatwić sprawę, jeżeli chodzi o możliwość przejęcia niektórych pieniędzy obywateli, czy to wtedy się te ustawy łatwiej. Myślę tutaj o OFE. Tak, to rzeczywiście sprawa rzeczywiście jest niebywała, bo nawet powaga sprawy wymagałaby dłuższego procedowania. Przypomnijmy zresztą bardzo różne kontrowersje różnych środowisk wokół w ogóle kwestii tego, co zrobił rząd, bo to nie tylko opozycja krytykowała. Opozycja krytykowała cała. I oczywiście każdy się zgadzał, że tu trzeba dokonać pewnych zmian. Natomiast
sposób, w jaki to zostało zrobione, to nic innego jak niestety kosztem obywateli zasypanie dziury w budżecie państwa. Tak źle gospodarowano środkami finansowymi, że tą dziurę zasypano kosztem. No dobrze, ale jesteśmy teraz taki. Dobrze, pani poseł, ale świadczeń. Otóż nie jest tak, że wszyscy zostali tego pozbawieni. Ci, którzy mieli kryterium dochodowe lub nie zrezygnowali z pracy, tylko ją wcześniej nie podejmowali. Żebym była precyzyjna. No tak, tak, ale to też pani o tym pisała. Ja mam takie pytanie. Biorąc pod uwagę obecny stan finansów państwa, wiemy, czy co, czy mamy być w takiej sytuacji, jak jest Grecja, czy mamy być blisko bankructwa, obcinać świadczenia emerytom, czy też próbować ratować sytuację? I to próbuje robić rząd. Więc zadajmy sobie pytanie. Popełniono błędy, jeśli chodzi o finanse publiczne. Nie było reformy finansów publicznych, a jeśli mamy taką sytuację, jaką mamy, to co jest w tej chwili ważniejsze? Interes rzeczywiście państwa i finansów państwa, czy też interes poszczególnych grup, zwłaszcza tych, którzy ludzi, którzy oddawali, składali, płacili składki do OFE? Panie senatorze. Jeśli można. Wszyscy w parlamencie praktycznie krytykowali OFE. Wydawałoby się, że będzie zgoda co do tego, że należy zmienić ten system. Dyskusja to jest nie tylko czas kilku dni w parlamencie, to jest kilka lat, bo od kilku lat słyszymy różne argumenty za i przeciw. Wydawałoby się, że wszyscy mamy wspólne zdanie, że w takim układzie OFE nie jest dobrym rozwiązaniem, że pochłania bardzo duże pieniądze, a wcale nie będzie dawało wysokich emerytur w przyszłości. To są straty gigantyczne dla budżetu państwa, to są 300 milionów złotych, to są a emerytura 80 złotych gwarantowana. No właśnie, także nie jest to dobry system. I myślę, że im szybciej on został zmieniony, tym lepiej. Tu nie ma... Panie senatorze, ale ja pamiętam moment, kiedy 12 lat temu była dyskusja na temat OFE i w studio obok była rozmowa i pani poseł Bańkowska zapytana przeze mnie, pani poseł, warto zapisać się do OFE? Powiedziała mi nie, a ja nie posłuchałam. I bardzo tego żałuję do dzisiaj. No i to tylko należy złożyć słowa gratulacji dla pani poseł, że była tak przenikliwa, ale... Pamiętam, bo to była taka osobiste pytanie i osobista rada, z której nie skorzystałam. Ale niestety. Rzeczywiście wiele lat temu może perspektywa była inna. Może wtedy patrzyliśmy na to inaczej. Dzisiaj wiemy na pewno, że OFE w tym systemie, w jakim funkcjonuje, nie jest dobrym rozwiązaniem. Jest rozwiązaniem bardzo kosztownym i wcale nie gwarantującym wyższych emerytur. No ale ja pytałam o to, czy dzisiaj, czy można usprawiedliwić rząd z takiej decyzji, panie profesorze. Jest stan finansów państwa, jaki jest. Rządzący popełnili wiele błędów. Nikt nie przeprowadził reformy finansów publicznych. Dzisiaj mamy problem, jak ratować ten budżet. Ogłaszać bankructwo, no, zabierać emerytom, zabierać biednym jeszcze bardziej, bo bogaci nie oddają. Panie profesorze. Sprawa wydaje się oczywistą. Mówimy dzisiaj o polskiej racji stanu, a tym elementem racji stanu jest także stan finansów publicznych. Tak. Ja mam tę możliwość, przyjemność, czy przewagę, że nie uczestniczę jako strona sporu politycznego, bo i jedni, i drudzy, i rządzący, i opozycja mieli możliwość dokładania ciągle do tej niezręcznej formuły co do OFE, że to nie działa, to myśmy wiedzieli już z bardzo, bardzo długim wyprzedzeniem w przód. Natomiast nie było na tyle determinacji, aby w jakikolwiek sposób właśnie zapobiegać czemuś, co można nazwać w sposób taki, nazwijmy to, umowny, socjotechniczny, że została powołana firma w głównej mierze do samoobsługi kosztem bardzo wielu wyrzeczeń i oczywiście składek obywateli. Bo do tego się to w pewnym momencie OFE zaczęło sprowadzać. Problem polega na tym, że w tej sytuacji, to oczywiście szukając łatwiejszego rozwiązania, będzie oczywiście to rozkładało się na tych, którzy bronią, między innymi pana premiera Buzka, pana premiera profesora Balcerowicza i tych, którzy to atakują. Natomiast rzeczywiście konstrukcja samego OFE i mówię, ta dyskusja trwała zbyt długo. Ona w zasadzie niczego nie wnosiła, bo jak gdyby argumenty... A znajdzie pan jakieś usprawiedliwienie na decyzję rządu, że tak pośpiesznie, może na procedury nie, bo trudno pochwalać to, że ja tutaj dostrzegam w pierwszym rzędzie oczywiście konieczność domknięcia budżetu. W związku z tym idziemy po tej linii socjotechnicznej, żeby uzasadnić rację. No, my obywatele, te argumenty znaliśmy już zdecydowanie wcześniej. Ale pytanie, naprawdę nie było powodu, żeby czekać. Nie ma powodu, żeby czekać, oczywiście, tylko co w zamian?
Bo to jest zasadnicze pytanie. No bo ktoś z tego tytułu ponosił wyrzeczenia. Te biedne oczywiście osoby, no przecież emeryci nie są w sumie zamożną warstwą społeczeństwa, składają i dowiadują się po 10 latach, że one dostaną z tego tytułu około 50, 80, 120 zł emerytury. Ja się zastanawiam bez poczucia odpowiedzialności, czy można nad tym wszystkim przejść do porządku dziennego. To już się jak gdyby stało. Gdzie są winni? Oczywiście. Nie można wszystkiego zwalać na błędy systemowe. Przecież jeśli projektuje się pewne rozwiązania także w sferze właśnie dystrybucyjnej, w sferze oczywiście świadczeń emerytalnych, no to my zawsze wiemy, że jest oczywiście okres prosperity na rynku i okres kryzysu. I to powinno być przewidywalne. Zwłaszcza w gospodarce rynkowej, panie. Nie, no oczywiście. My funkcjonujemy prawie 2,5 dekady w gospodarce rynkowej, dlatego tutaj to nie podlega dyskusji. Natomiast nad tym wszystkim przechodzimy do porządku dziennego bez wskazania, dlaczego tak się stało i co z tego dalej wynika. Panie profesorze, ale czy pan nie zauważył już, czy pan nie zauważył, że u nas nie ma odpowiedzialności indywidualnej za indywidualne decyzje? Potem, jeżeli są błędy, to płaci za to budżet, czyli my wszyscy, ale ktoś podejmuje decyzję. Pani poseł Anna Bańkowska. No kilka wątków to zostało podniesionych i króciusieńko się spróbuję do niektórych odnieść. Otóż tak... Ja odczuwałam fałsz od początku, że się mydli ludziom oczy po to, żeby grupa Towarzystwa Wzajemnej Adoracji dorobiła się wielkich fortun, bo 17 miliardów złotych poszło do kieszeni grupy osób kosztem ubezpieczonych. Nie zgadzam się z tym, że było od wielu lat wiadomym, że otwarte fundusze powinny być zmodernizowane. To teraz tak tania jest propaganda dotycząca mówienia OFE są niedobre. Przez całe lata próbowałam w imieniu SLD obniżać koszty, opłaty od składki i tak dalej. Zupełnie zostawaliśmy sami. To w pewnym momencie dołączył do tego PiS. No i rząd potem po półtora roku namysłu obniżył i tak dalej. To nie jest to już istotne. W moim przekonaniu problem główny teraz polega na tym, że rzeczywiście jest, trzeba ocenić OFE jako instytucje, które nie przysporzą ludziom dobrych świadczeń, więc siłą rzeczy będą musieli liczyć na Zakład Ubezpieczeń Społecznych i przerzucenie czy stworzenie dobrowolności, o którą też żeśmy się dopominali, w płaceniu składek do ZUS-u lub do OFE, no jest jakimś wyjściem z sytuacji. Ale proszę zauważyć, że rząd w tej chwili proponuje, żeby bieżące składki były przekazywane albo do OFE, albo do ZUS-u, a cały fundusz akcyjny, czyli połowa wpłaconych przez obywateli dotychczas oszczędności, pozostaje w grze bardzo agresywnej na rynku kapitałowym. I to oznacza, ludzie mówią, ale dlaczego? Ja nie chcę ryzykować. Nie można. No nie można dlatego, że ta ustawa w ogóle nie modernizuje systemu ubezpieczeń społecznych, tylko jest nastawiona na jeden cel. Na to, żeby załatać ten przekraczający, już zbliżający się do progu oszczędnościowego zadłużenie państwa. I jeszcze jedna sprawa, żeby radiosłuchacze z tego coś wynieśli, że się nie tylko krytykuje, ale mówi o rzeczach konkretnych. Otóż 150 miliardów złotych płacone przez obywateli do OFE musiało być przez te otwarte fundusze emerytalne przeznaczane na wykup obligacji Skarbu Państwa, czyli długu Skarbu Państwa. Teraz państwo, żeby zachować tę rację stanu, o której mówi pan profesor, umorzy te składki, umorzy te obligacje. Siłą rzeczy nie może otwartym funduszom zostawić 150 miliardów zobowiązań, jak te pieniądze nigdy z budżetu państwa zabrane nie wrócą. W związku z tym, co postanowiono, że te zobowiązania OFE w postaci składek ludzi ulokowanych w obligacje przejdą jako rejestr na kontach ubezpieczonych w ZUS-ie. Podkreślam, rejestr na kontach, czyli 150 miliardów nigdy do ZUS-u nie wróci,
a ZUS będzie zobowiązany za 150 miliardów w przyszłości wypłacić emerytur. Ja myślę, i to jest, ale jeszcze sekundę, i to jest podstawowy problem, który powoduje to, że dzisiaj nawet była minister pracy, minister Fedak, powiedziała w telewizji, że jej zdaniem jest to ustawa dobra dla budżetu, a niekoniecznie dobra dla ubezpieczonych. I ostatnie zdanie, Tomku, pozwól. Nieprawda, że nie będą wskazani winni. Mój klub złożył w piątek wniosek do Najwyższej Izby Kontroli o skontrolowanie wszystkich przepływów inwestycyjnych, wszystkich osób personalnie, kto za co odpowiadał, jakie politycy mieli stanowiska w tych otwartych funduszach i w radach nadzorczych. Słowem, domagamy się białej księgi na temat tego. Pani poseł, kto, ale co z tej białej księgi wyniknie, to my też nie wiemy, bo nie wiemy. To nie chodzi tylko o to, co ustali Najwyższa Izba Kontroli, tylko że zobowiązania, które nakłada, wcale nie muszą być brane pod uwagę. Nic z nas przewidzieć nie może. No, można inaczej sformułować ustawę o Najwyższej Izby Kontroli, no powiedzmy, bo jej wnioski absolutnie... Do prokuratury mogą kierować, mogą, natomiast prokuratura po prostu ignoruje szereg wniosków. Zgadzam się. Poseł Tomasz Latos. Ale robimy, co możemy, no. Poseł Tomasz Latos. Tak, dla informacji dodam, że kilkanaście lat temu prezes Jarosław Kaczyński był jednym z niewielu parlamentarzystów, którzy głosowali przeciwko OSE. Mówię o AWS-ie, bo to był rząd AWS-u. Ja nie wiem, czy w AWS-ie nie był przypadkiem jedynym posłem, ale tu nie jestem pewien. W razie na pewno jednym z niewielu. A my wszyscy I teraz, ale kontynuując to, o czym powiedziała pani poseł, żeby też społeczeństwo rozumiało. Czyli jednym słowem, to co mówiłem na początku, zabiera się wirtualne de facto 150 miliardów, przenosi się je do ZUS-u po to, aby ta strona prawa z lewą się zgadzała, bo Skarb Państwa, no inaczej, trzeba by wykupić te obligacje. Skarb Państwa nie miał na to pieniędzy, żeby przekazywać te pieniądze poprzez OFE i doprowadzić do wykupu. W związku z tym skreślono z lewej, skreślono z prawej, nie ma tych pieniędzy, ale zobowiązanie, to o czym mówiła pani poseł, w ZUS-ie pozostanie. A jednocześnie te realne pieniądze, które są i krążą na rynku papierów wartościowych chociażby, to tych nie ruszono. Te pieniądze w akcjach, obligacjach są. Okej, ale powiedzmy też jasno, co, bo ja wiem, oczywiście byłby krach na giełdzie i tak dalej, ale jednocześnie powiedzmy też jasno, co zrobił minister Rostowski, bo tak naprawdę to jest jego dzieło, ta ustawa. I wreszcie dalej. No trzeba, jeżeli mówimy o odpowiedzialności, to trzeba też jasno powiedzieć. Rządził te kilkanaście lat temu, no oczywiście jest spór między byłym premierem Buzkiem, obecnym premierem Tuskiem, ale premier Tusk w tymże uczestnym układzie politycznym AWS Unia Wolności był prominentną osobą i wielu innych polityków, którzy dzisiaj są po drugiej stronie. Dalej, po drodze mieliśmy, przynajmniej ja pamiętam, dwie debaty, duże debaty w Sejmie w poprzedniej kadencji na temat OFE. Zresztą dokonano, raz zmniejszono. Ja wówczas zabierałem głos w tej debacie, za każdym razem tak samo. Mówiłem, krytykowałem te wysokie prowizje, które są pobierane i mówiłem coś, co wydaje się najprostsze. Są zyski, jest dobre zarządzanie portfelem obywateli, jest korzyść, jest złe zarządzanie, nie ma tych korzyści, a niestety tutaj stworzono taki model kilkanaście lat temu i go długo nie zmieniono aż do teraz, że czy się stoi, czy się leży, pewna prowizja się należy i to Panie całkiem sobie. No prawda jest taka, przekładając na konkrety, że wpływały pieniądze nie tyle na konto obywateli, tylko do udziałowców tych, do funduszy. No niestety. I im było bardzo dobrze, czy dobrze, 17 miliardów złotych pochłonęły, to jest nieprawdopodobne. Nie bywało, Panie senatorze, ja tak zapytam, czy jakie mogą być losy tej krytykowanej bardzo przez opozycję i przez społeczeństwo źle odbierane
dalej, przez obserwatorów ustawy. Tak patrzę optymistycznie, bo klub senatorów Platformy Obywatelskiej ostro zaprotestował na spotkaniu z premierem przeciwko zabieraniu pieniędzy z urzędów marszałkowskich i oddawaniu ich na Mazowiecki, na region Mazowiecki. To jest tak zwane janosikowe szerzej jest jeszcze rozumiane, ale tutaj to był taki fundusz. Jaki jest klimat? Proszę powiedzieć, jaki jest klimat w Senacie? Bardzo chętnie, ale muszę dwa zdania skomentować to, co powiedzieli moi przedmówcy. Pierwsza rzecz, trzeba sobie uczciwie powiedzieć, kto tę ustawę wprowadził, i tutaj sugerowanie, że w jakiś sposób jest winna Platforma, to jest absurd, bo Platformy wtedy nie było. Ale politycy, pod innym szyldem, możemy się cofnąć do Adama i Ewy. Druga rzecz. Po drodze były dwa rządy, które nie zrobiły nic, żeby tę ustawę zmienić. To Platforma dwukrotnie dokonała zmian, obniżając koszty funkcjonowania OFE. Poprzednie rządy nic nie zrobiły. Jeżeli ja teraz słyszę, że to Platforma zrobiła za mało, to ja się spytam, a co wyście zrobili? Jest SLD i PiS, tak? Mówi pan. Tak jest. Natomiast wprowadzając dwie wcześniejsze zmiany, teraz jest kolejna zmiana w tym OFE. Rzeczywiście robimy to krok po kroku, bo wycofanie wszystkich tych pieniędzy by spowodowało katastrofę, między innymi na giełdzie. To jeszcze pół biedy, tylko że giełda by się przełożyła na gospodarkę. Panie senatorze, jakie może być, bo jeżeli mówimy o racji stanu, to proszę powiedzieć, jakie może być zaufanie obywateli do państwa, kiedy w tym samym państwie mówi się ludziom, że inwestujcie, robi się wielkie kampanie, kładzie się ogromne pieniądze, żeby zareklamować OFE jako korzystny fundusz oszczędnościowy, że tak powiem, na emeryturę, a potem się okazuje, że to jest bardzo ci sami sygnał. Ludzie mówią, nie, to w ogóle i zabierają. No, panie senatorze, ale naprawdę nie poczuwam się do tego, że Platforma jest odpowiedzialna za powstanie OFE. Bo się przepoczwarzyła. No później się przepoczwarzyła. AWS się podzielił i na Platformę, i na PiS. Słuchajcie. Ale liberałowie poszerzali się w jednej urzędzie. Tak, ale to właśnie pozwólmy dokończyć panu senatorowi, bo ja też prosiłam. Wspieram tu pana senatora w części. Dziękuję bardzo. Pan senator kończy. Tak. Ja mówię o Unii Wolności. A Unia Wolności współtworzyła rząd. No jasne. Konfliktu i dlatego Unia Wolności się podzieliła. Podzieliła się Unia, ale wcześniej też zerwała współpracę z AWS. Ale pan senator. Platforma nie może odpowiadać za powstanie OFE. Ale tym niemniej jeszcze dwa zdania na temat, co by było, gdybyśmy rzeczywiście zrezygnowali w 100% z OFE. To jest rzeczywiście dramat dla polskiej gospodarki. Tego zrobić nie można. Żaden odpowiedzialny polityk takiej decyzji nie podejmie. To rzeczywiście, że obywatelom raz politycy mówili, że OFE jest dobre, teraz mówią, że nie jest dobre, to jest rzeczywiście racja stanu, której nie można zrozumieć. To przeciętny obywatel tego nie rozumie. Ale lepiej się przyznać do błędu, się z nich wycofać, niż trwać w błędzie. Ale rząd nas nie przekonuje do tego. Rząd mówi, że to jest nasze rozwiązanie. Nie mówi. Reagujemy po prostu bo jesteśmy bezradni wobec tego, co się dzieje z finansami. Ja muszę się odnieść jednak, bo ale pan profesor jeszcze, tak? Pani SLD? SLD, więc tylko... Króciutko, tak, bo tak, pan profesor chcę jeszcze. Powiedzieć, panie senatorze, no po pierwsze to imiennie Donald Tusk głosował za, no wszyscy prominentni ludzie w tej chwili rządzący, więc to w ogóle się nie trzyma, że tak powiem, realiów życia, to co pan mówi. Natomiast jest rzecz inna, że z SLD przejmowało władzę zaraz po AWS-ie, czyli to była taka propaganda zakorzeniona i to były pierwszy rok czy dwa realizacji tego. To w ogóle nie było pola do doświadczeń. Natomiast chcę powiedzieć, że ale za naszych czasów... Ale istniała świadomość, pani poseł, bo to wtedy pani mówiła, że nie warto. Ale był wzrost gospodarczy, inaczej wyglądało my wtedy. Żeśmy pieniądze, zamiast zadłużać państwo z prywatyzacji, przeznaczali tak, jak była idea na gromadzenie środków pod przyszłe emerytury, czyli dla OFE, czyli było wzbogacanie środkami z prywatyzacji. To za waszych rządów, przepraszam, dług w tej chwili wzrósł do 900 miliardów złotych i rzeczywiście w tej chwili nie ma wyjścia. Jakby nie patrzeć, to
ogłosić plajty państwa polskiego nie można. I jest to jedno z rozwiązań, z tym tylko, że wtedy nie wolno lekceważyć sensownych głosów opozycji, takich jak na przykład, żeby stworzyć, jak my mówimy, publiczny fundusz emerytalny po to, żeby ludzie mogli cały fundusz akcyjny też przenosić do tego publicznego OFE i dzięki temu zyski, które tam by były wypracowywane, szłyby na pomnażanie oszczędności ludzi, a nie do kieszeni prywatnych zarządców w tym momencie. Na boku minister Kosiniak mówi, fajny pomysł, poszedł na mównicę, mówi, no jest rzecz godna przemyślenia, a jak przed głosowaniem mówimy, proszę się wypowiedzieć jasno, już odpowiedzi jasnej nie było. Wszystkie nasze poprawki, trzy, dotyczące tego, żeby dać prawo ludziom wyboru, jeśli masz długi staż pracy, ubezpieczeniowy staż, 35 lat, 40, masz prawo przejść na emeryturę, nie czekając do wieku emerytalnego, tylko wcześniej. Wybór ludziom. To był jeden nasz postulat. Drugi, ten publiczny fundusz inwestycyjny oszczędnościowy. I trzecia sprawa, mówiliśmy o tym, żeby jak bierzemy 150 miliardów złotych, to dajmy 2 miliardy złotych, przeznaczmy, czyli wtedy dług by się zmniejszył o 148, a te 2 miliardy na podwyższenie o 200 zł najniższych świadczeń emerytalno-rentowych. No w dzisiejszej dobie dostawać 700-600 zł na życie, czy jeszcze mniej przy rencie, jest po prostu nieludzkie. Więc to jest rzecz, no powiem tak, jak młodzież mówi, olano te wnioski w ogóle. No w ogóle nikt się tym nie zajmował i my słowo daję, chcieliśmy się wstrzymać przy tej ustawie, ponieważ kierunkowo ona jest w tym momencie bez wyjścia, że tak powiem. Ale jeśli tak się ignoruje i robi się misz-masz po to, że się nazwę ustawy zmienia i jeden z artykułów i siłą rzeczy całą ustawę traktuje się jako poprawkę, no to powiem szczerze, że my chcąc głosować, wstrzymać się nad całą ustawą, nie mieliśmy żadnej szansy. Proszę Państwa, no, mamy ewidentny... Mamy ewidentny... Tego, że było 1000 poprawek z innej ale, partii. Wie, Solidarna Polska. Solidarna ale, Polska. Ale wcześniej, ale debata zanim Solidarna Polska pytanie z tym do pana się profesora. Ujawniła, to wcześniej już na Komisji Finansów po prostu ignorowano wszystko, co mówiliśmy. Znaczy, zgadzam się z tym, proszę, że trzeba rozmawiać o szczegółach. Nie ignorowali moich pytań do pana profesora. Ja tylko dwa sprostowania. To, że Polska ma zbankrutować. Jesteśmy gospodarką, która w Europie rozwija się no, w miarę szybko. Tak. I jeżeli liczby, jeżeli liczby nie przemawiają, no to panowie widzą tą dziurę. No nie, no dziura jest straszna. Po to są te progi. Po to Rostowski się gorączkował. No właśnie. Żeby nie przekroczyć progów ostrożnościowych. Zwłaszcza, że ja to nazwałam splajtowaniem, ale wszyscy wiemy dokładnie, czym to się je. Bo gospodarka gdyby to była prosta Polska sprawa, to by o to nie walczył. Jest rozwijającą się w Europie. Gospodarka, pani poseł, jest tu i nie było wyjścia, bo budżet już to uwzględnił. Panie senatorze, więc oddajmy wzrost sprawiedliwość. Gospodarka się rozwija, ale nie w takim tempie, jak państwo zakładali. W związku z tym te wszystkie założenia budżetowe są niestety niezbyt korzystne. Pytanie do pana profesora, Janusza Golinowskiego. Panie profesorze, czy tak to jest? Takie są sytuacje, kiedy kolejne ekipy nie mają strategii rozwoju państwa, nie mają strategii, w której waży się rację stanu z innymi interesami. Czy to jest po prostu wynik koniunktury gospodarczej, trzeba doraźnie reagować i państwo staje w takiej oto sytuacji? Zapewne nie, zważywszy na sam fakt, że jak się przejmuje władzę od opozycji, czyli byłych rządzących, to się proponuje społeczeństwu jakiś projekt, który jest względnie lepszy od tego, co było. Czyli to jest pierwsza podstawa, jak gdyby do dyskusji, przynajmniej w moim odczuciu ze społeczeństwem, że
obiecuje się pewne rozwiązania, które będą bardziej konsekwentne. Myślę, czy że ludzie słuchają tych zapewnień, ja myślę, czy, tak. czy kierują się nie naprawdę, proszę no to Państwa, musieliby nie studiować programy. Nie traktujmy ludzi jak baranów. Oni nie, to na to własnym, jest, takim bardzo subiektywnym poziomie są w stanie przewidzieć, czy moja emerytura będzie większa, czy też mniejsza. Czy rząd mi jest w stanie po prostu stworzyć pewną perspektywę na najbliższą, stabilną pracę, czy też nie. Czy tej pracy przybędzie, czy też nie. Czyli na tym poziomie najbardziej, powiedzmy, subiektywnym, elementarnym moich codziennych spraw, w sensie cen, w sensie perspektyw zarobku, w sensie pracy zawodowej, w sensie świadczeń socjalnych, w sensie świadczeń emerytalnych, rentowych, to myślę, że my to doskonale wszystko rozumiemy. Proszę, nie względu na elementu propagandy. Proszę zobaczyć, co się stało po zwiększeniu do 67 roku. Ale do tego chcę wrócić. Do tego chcę wrócić, bo Państwa dyskusja, przepraszam, nie chcę się, broń Boże, tutaj dystansować od Państwa, ale wyraźnie pokazuje, jak łatwo można rozmyć poczucie odpowiedzialności. Czyli nie ma czegoś, co się nazywa absolutorium odchodzącego rządu, nie ma czegoś, co się nazywa przyjmowaniem z dobrodziejstwa inwentarza nowego rządu i nie ma pewnej drogi, pewnej strategii rozwoju, która by wskazywała, co można zrobić było tu, co można będzie zrobić w przyszłości. I zaczyna się podstawowy problem przerzucania odpowiedzialności. W ten sposób będzie to biała księga, czarna księga, to niczego nie zmieni dla przeciętnego, statystycznego obywatela, to nic nie znaczy. On nie ma możliwości wyegzekwowania. Ale pan profesor mówi przed chwilą, że musi być jaki bilans. Ten bilans to zgoda, będzie ta biała księga. Zgoda, tyle tylko, że nasze kochane elity polityczne raczej od tego uciekają. No to już w ogóle nie rozumiem tego z tej sugestii. Z jednej strony, To bardzo proste, bo wszystko, co było dotychczas, było tłumaczone oczywiście sytuacją kryzysu. Są państwa, pani poseł, które doskonale sobie radzą z kryzysem. My natomiast, będąc jak gdyby na piedestale oczywiście naszych wspaniałych możliwości rozwojowych, z dnia na dzień praktycznie stajemy się bankrutem i wykorzystujemy środki OFE po to, żeby zabezpieczyć bieżące potrzeby. Wydatki, zgoda, absolutnie. Tylko, ale pytanie, nie ma strategii na to, że pan mówi, że nie ma bilansu otwarcia. Premier Tusk, jak przejął władzę, to 4 godziny obiecywał, co zrobi. A obietnice? W tym nie było ani słowa o OFE, ale była modernizacja KRUS-u i tak dalej, a tego, że nie ruszy. I to było pierwsze ekspozycje. Pani poseł, ale to nie można mylić obietnic z normalnymi twardymi danymi statystycznymi. Polega, że to się nie, to za mało. To za mało, żeby się po prostu w ten sposób tylko i właśnie umizgiwać do wyborców. O czym pan profesor wcześniej mówił, że nie uwzględnia się tego, co jest takiej koniunktury w kapitalizmie, że jest góra i dół, prawda? Hossa i Bessa. Pani redaktor, ale panie profesorze, no przecież żyliśmy, podobno byliśmy zieloną wyspą do ubiegłego roku. Mam największy żal do ministra finansów. Z tej zielonej wyspy się dawno rząd wycofał. Nie, półtora roku temu. Oto mam żal, że mieliśmy cudo, ale jeszcze chcę powiedzieć, jedną rzecz chcę polemizować. 0,1 to też słuchajcie, ale jedno zdanie. Polemizuje z panem profesorem. Nie będziemy oczywiście zbierać się co do 1/10 czy na 4 głosy. Pan profesor mówi, że ludzie są w stanie przewidzieć wiele rzeczy. Chcę powiedzieć, że z jedną kwestią się nie zgadzam, bo intuicja ludziom mówi, że będzie bezrobocie, że będą mieć trudniejszy dostęp do świadczeń i tak dalej. Natomiast przy naszych rozwiązaniach systemu emerytalnego nikt nie jest w stanie przewidzieć, obliczyć sobie, że tak powiem, tak ad hoc, jaką będzie miał emeryturę, ponieważ jak odeszliśmy od zdefiniowanego świadczenia na rzecz zdefiniowanej składki za premiera Buzka, to siłą rzeczy, a już nie mówię o tym, że w OFE, no prawda? Więc to jest ta trudność, że ludzie nie wiedzą i dlatego bardzo by była potrzebna rzetelna informacja dotycząca tego, co ci da, jak zostaniesz w OFE, co ci da, jak zostaniesz w ZUS-ie. I mówi to i Ksiński, który bierze na siebie taką moralną odpowiedzialność, żeby ludzie wiedzieli, co zrobić po wejściu w życie tej ustawy. Z tym stanem faktycznym, oceną stanu faktycznego jest problem, bo się Państwo domagają w Sejmie też. No jasne, nic nie możemy się dowiedzieć. Ale ja mam teraz pytanie, bo mówiąc o racji stanu, mówiłam, że to jest dobra perspektywa do oceny wydarzeń nie tylko krajowych, ale i europejskich. Proszę powiedzieć, kto ma
kto ma większy interes, żeby sprawa Ukrainy została rozwiązana w taki sposób, że my zbliży się bardziej do Europy i oddali od Rosji. Unia Europejska czy Polska? Czy problem granicy? Gdzie się kończy granica? Nie Polski, ale Unii Europejskiej. Czy na Ukrainie, czy na Rosji? Kto ma w tym większy interes i kto powinien się tym zająć? No. Może poseł Tomasz Latos. Myślę, że niestety to jest w większym stopniu interes Polski. Obawiam się, że w Unii Europejskiej oczywiście zależy im na Ukrainie, ale zupełnie innych powodów niż zależy Polsce. Unii Europejskiej zależy na Ukrainie jako ogromnym rynku zbytu, ewentualnie również sile roboczej, możliwości taniej produkcji. Przeniesieniu swojej produkcji. I różnych innych, krótko mówiąc, interesach ekonomicznych. Natomiast Polsce oczywiście też na tym zależy, ale przede wszystkim zależy na interesie politycznym, na związanym z bezpieczeństwem państwa. Ukraina związana z Unią Europejską to większe bezpieczeństwo Polski. To ja dopytam, czy pana zdaniem, czy w ogóle państwa zdaniem, fakt, że przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej osłabi Rosję. Putinowi ogromnie zależy na tym, żeby zatrzymać Rosję przy sobie. Ukrainę przy sobie, bo proszę zwrócić uwagę, że to jest nie tylko problem jego wizerunku, ale to jest problem tego, co społeczeństwo przejmie. Jak zobaczą, co się dzieje, mogą te ruchy obywatelskie przybrać na sile i tak dalej. Czy pana zdaniem Unia Europejska tego nie widzi? Myślę, że Unia Europejska... Że osłabi wtedy pozycję Putina i tak, tylko pamiętajmy o bardzo silnym lobby rosyjskim w Unii Europejskiej. Ja myślę, że politycy mają tego świadomość, ale jednocześnie są... Tam jest stała presja dyplomacji i różnych pozadyplomatycznych struktur działających w Unii Europejskiej. Przy okazji wizyty w Brukseli osoba, która mnie oprowadzała, pokazała całe tam budynki związane w taki czy inny sposób z Rosją, z biznesem rosyjskim i zarejestrowanych lobbystów, jeżeli się nie mylę, właśnie najwięcej jest rosyjski w Unii Europejskiej. Ale równocześnie, panie pośle, Putin powiedział, że rozpad Związku Radzieckiego to był największy dramat geopolityczny XX wieku. No więc tutaj przy takim stanowisku to trzeba pamiętać o tym, że oczywiście, to jest... Oczywiście. I dlatego to Polacy o tym doskonale wiedzą. Powiem więcej. Polacy śledzą historię. No mamy częściowo przecież wspólną historię z Ukrainą. W XVII wieku nie poradziliśmy sobie z Ukrainą. Tak. Widać jedno właśnie na podstawie historii, pani redaktor. Ukraina wolna czy związana nie z Rosją, to większe bezpieczeństwo dla Polski. Z drugiej strony, patrząc od drugiej strony, Ukraina z Rosją to większe mocarstwo i większy potencjał samej Rosji. Mówi pan właściwie to, co tak naprawdę prezentuje na zewnątrz Prawo i Sprawiedliwość. O tym mówił również pan premier Kaczyński na Ukrainie. Ale proszę powiedzieć, jak mamy rozumieć tutaj pewną dysproporcję w postawach. Z jednej strony państwo wspierają, pan premier Kaczyński wspiera akcje demokratyczne i ruchy demokratyczne na Ukrainie, a z drugiej strony ignoruje instytucje demokratyczne w Polsce. Myślę tutaj o tej odmowie udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego u prezydenta. Czy to się nie kłóci w jakiś sposób? Bo z jednej strony jesteśmy za demokracją, a z drugiej strony mamy ją w nosie? No tak, to jest kwestia oczywiście ocenna. Ja rozumiem, że chodzi o pewną fasadowość struktur działającej przy prezydencie. Nie chodzi o zachowanie, o to. Przecież to byłaby dobra okazja, żeby powiedzieć, żeby pan premier Kaczyński powiedział, co widział na Ukrainie, o czym rozmawiał, żeby właściwie wzmocnić, bo on jako pierwszy znalazł się tam, razem z panem Protasiewiczem, znalazł się tam w samym centrum wydarzeń. To prawda, ale jeżeli w ogóle jeszcze ponownie wracamy do Ukrainy, to jedna rzecz trzeba też tu podkreślić, że my w Polsce mamy spór w różnych sprawach, również i dotyczących spraw geopolitycznych. Oczywiście jest różna aktywność, ale też trzeba docenić aktywność polityków innych ugrupowań, jeżeli chodzi o kierunek ukraiński. A jeżeli wracamy do tego spotkania u prezydenta,
W moim przekonaniu to, tak to rozumiem, zostało ocenione przez pana prezesa. Było to sprawa drugorzędna i z tych względów stanowisko zapewne... Stanowisko Polski? Nie, ta dyskusja, nie stanowisko głowa, Polski. Ale trudno państwa. Mi oczywiście odpowiadać za pana prezesa, z jakiego powodu... wysłał w swoim zastępstwie wiceprezesa partii pana Adama Lipińskiego. Także tutaj... Panie profesorze, króciutko. Gdyby pan profesor zechciał powiedzieć, jak pan ocenia tutaj tę naszą, nie wiem, czy nasze kroki w procesie demokratyzacji Ukrainy? I to, co robimy na zewnątrz. Można powiedzieć jednym zdaniem. Ja pozwolę sobie, jeśli jest taka możliwość. Sprawa Ukrainy jest bardziej złożona, niż nam się wydaje. To nie jest podział typu Ukraina via Rosja albo oczywiście Unia Europejska. Po pierwsze, oni są bardzo mocno powiązani, nie tylko religijnie, bo mamy do czynienia z prawosławiem, nie tylko narodowościowo. Jest podzielona, czyli takie nasze chcenie, mało znaczy w kontekście naszego potencjału geopolitycznego, bo jest taka jednostka, która mówi o możliwości wpływu. Z naszej strony już przechodzimy na stronę polską. Możliwość oczywiście realizacji jakichkolwiek interesów może się odbywać tylko i wyłącznie za pośrednictwem Unii Europejskiej, bo nas nie będzie się słuchać. Ja sobie nie wyobrażam, iżby Rosja teraz odpuściła tak sobie Ukrainę. Ma instrumenty. Nazwali nas Europejczykami trzeciej kategorii. Putin. Mają takie instrumenty w postaci instrumentów ekonomicznych i to nie ulega wątpliwości. One są powszechnie w polityce wykorzystywane. Możemy się na to obrażać bądź nie. Robią to inne państwa, robią to Chiny, robią to Stany Zjednoczone. Dlaczego nie ma tego robić Rosja? Panie profesorze, zdementowano informację, że Rosja podpisała, że Janukowicz podpisał z Putinem porozumienie, na mocy którego będzie o dwukrotnie niższa cena ropy, ale równocześnie, cena gazu, przepraszam, ale równocześnie będzie solidna pożyczka. To właśnie oznacza, że Ukraina próbuje grać na tych tak zwanych dwóch fortepianach, czyli na fortepianie zwanym Unią Europejską i otwarciem na Zachód, ale także na fortepianie zwanym bezpieczeństwem, szczególnie energetycznym i bezpieczeństwem, o czym nie możemy zapinać, bezpieczeństwem etnicznym, ponieważ Ukraina to także Tatarzy Krymscy, to także elementy jakiegoś małego mini dżihadu z perspektywą na Wielką Turcję, które pojawiają się w Kijowie. A może być zagrożenie, czyli... że Duma zrezygnuje i odwoła ten układ, który zawarty został w 1954 roku, kiedy oddano Ukrainie Krym i ale tam może wprowadzić swoje wojska na przykład? Generalnie jak najbardziej. Takie rzeczy można jak najbardziej oczywiście zakładać. Bo będzie walczyła mówienie Ukraina o tym, że to jest takie jednoznaczne z podziałem na tym, że jesteśmy albo prorosyjscy, albo antyrosyjscy, moim zdaniem jest wysoce nieuprawnione. A ja mam pytanie do wszystkich państwa. Która z pułapek jest trudniejsza dla Janukowycza? Protest społeczny, kiedy on się do tej Unii Celnej z Rosją zbliży, czy też to, co może mu dyktować Putin i te wszystkie korzyści, które płyną w momencie, kiedy się do Rosji zbliży? Ja myślę, że on jeszcze nie dokonał oceny i w ogóle naród ukraiński nie wie, czy nie chce przyjąć do wiadomości zagrożeń, które by powodowały, które by się wiązały z tym, że podpisuje się to już porozumienie z Unią Europejską. Oczywiście święte słowa, panie profesorze, gra na dwóch fortepianach i jest ona przez długi czas perspektywą rządu. Obojętnie, czy to będzie odwołany obecny premier i obecny prezydent, to następca, jeśli w sposób bezwolny powiedzą narodowi, że idziemy tylko w stronę Unii, to postąpią nieodpowiedzialnie, ponieważ uzależnienie ekonomiczne jest niezmiernie ważne. Chleb jest podstawą egzystencji, prawda? Głód powoduje to, że ludzie tracą rozum z powodu tego głodu niejednokrotnie. Więc ja myślę, że gdyby to było łatwe, który kierunek, to nie mieliby takich dylematów. Przecież grają na dwie strony, władze ukraińskie grają na dwie strony tylko i wyłącznie dlatego, że nie są w stanie przemówić do ludzi, żeby im przedstawić rację